Witam serdecznie drogich widzów. Dzisiaj nadrabiam zaległości. Jutro mamy finał Euro, bo dzisiaj jest 10 lipca. No i zagrają ze sobą Anglia i Włochy. A ja tutaj mam piwa na Euro z serii Nepomucena, które były w Lidlu, które reprezentują takie nacje jak Anglia oraz Włochy. Co za przypadek. I jest to wybór y, przypadkowy. Oczywiście! Ja te piwa kupiłem e, chyba na samym początku euro, albo nawet przed jego rozpoczęciem. Już nie pamiętam, kiedy te piwa e, były dostępne w Lidlu. Także tutaj. Nie miałem zupełnie pojęcia, jakie drużyny dojdą do finału, a zainteresowały mnie po prostu style. Było dużo pytań o te piwa, czy je piłem, czy próbowałem, no więc odpowiadam Wam, będę próbował dzisiaj. No i akurat te piwa złożyły się idealnie na finał euro. Także prawdopodobnie wstawię je jutro, czyli w niedzielę 11 lipca. Wstawię odcinek, znaczy się, z tymi piwami. A co to są dokładnie za piwa? Jest to Offsite, czyli English IPA, i jest to hmm, Catenazio, czyli Italian Grape Ale. Także zastanawiam się, od czego zacząć, ale zaczniemy od English IPA. Także już przeczytajmy parametry i skład. Ekstrakt 14, alkohol 5,5, data ważności 25 maja 2022, składniki woda, słód, jęczmienny, miel, drożdże z własnej stacji propagacji. Także zbyt wiele się tutaj nie dowiedzieliśmy. Otwieramy piwo, zobaczymy jak w aromacie i smaku. Kapsel czarny golas. Piwo przelewam do szkiełka. No, i zaraz wszystko będzie jasne. Etykietka do Was tradycyjnie odstawiam butelkę. Eee, barwa taki bursztyn, piwo klarowne, może takie minimalnie przymglone. Piana mało obfita, biała głównie. Drobna i grubo-pęcherzykowa. Wąchamy. No, troszeczkę karmelu tutaj czuję. Zaleciał mi taki karmelek, ale są też nudy takie ziemisto, trawiaste. Gdzieś tutaj rzeczywiście te angielskie chmiele przywodzą na myśl. Także jak najbardziej w aromacie się kojarzy z Anglią, w każdym bądź razie to piwo. Co jeszcze mamy w zapachu? Sporo słodowości. Trochę takiego mchu bym powiedział, właśnie takiej trawiastości, takie lekko leśne nuty. No i w sumie to by było na tyle, także wasze zdrowie. No, powiem wam, w smaku już praktycznie tutaj mm, aż tak bardzo tego karmelu nie czuć, ale gdzieś tam wyczuwalne jest sporo słodowości. Goryczka taka średnio niska, bardziej taka ziemista, bardziej taka właśnie trawiasta. Piwo dość wytrawne w każdym bądź razie. Chociaż ten karmelek gdzieś jest wyczuwalny, teraz troszeczkę w afterteście, to jednak samo piwo jest tutaj wytrawne. Tak jak już mówiłem, dominują nuty ziemiste, trawiaste, leśne. Także jak najbardziej mi się tutaj z English IPA kojarzy także nie jest to najgorsze piwo. Gdzieś ta goryczka powiem szczerze, robi się taka cierpkawa już teraz. Troszeczkę czuję taką cierpkość w afterteście, ale nie jest to jakieś nieprzyjemne. Też jest taka minimalna, minimalna metaliczność, ale być może mi się to po prostu wydaje. Także no muszę powiedzieć, że tutaj piwo ok, szału nie ma, ale myślę, że po prostu ok. Także hmm, przechodzimy do Italian Grape Ale. Co my tutaj mamy? Ekstrakt 15,1, alkohol 7%. Data ważności 15 maj 2022. Składniki woda, słód jęczmienny, sok z czerwonych włoskich winogron, płatki ryżowe, słód pszeniczny, cukier, chmiel i drożdże. Oczywiście z własnej stacji propagacji. Także otwieramy. Ale kapsel firmowy, browarny pomucen. Odkładam go i otwieracz także. No i już leje piwo do szkła. Także etykietką do Was. E, piwo mętne, barwa jasne złoto. Mm, piana bardzo mało obfita, właściwie nikła, głównie grubo-pęcherzykowa. E, są też jakieś malutkie pęcherzyki, także wąchamy. No, powiem Wam, że troszeczkę winogronowo tutaj jest, chociaż w aromacie bardzo słabo. Sporo słodowości, mmm, troszeczkę może gdzieś taka minimalna trawiastość w tle, troszeczkę białych owoców. No to dość taki nikły, taki trudny do zdefiniowania aromat, powiem tak. Bardzo słabo w każdym razie gdzieś te winogrona tutaj czuć, ale jednak obecne są. Także pijemy Wasze zdrowia. No powiem wam smaku już trochę tych winogron tutaj jest, może nie za dużo, ale rzeczywiście gdzieś je tutaj czuć, e, sporo słodowości, e, piwo bardziej, bym powiedział, takie słodkie owocowe niż wytrawne, aczkolwiek jest tutaj mm, goryczka taka, no niska, nawet nie średnio niska, tylko niska, e, Niezalegająca, szybko gdzieś tutaj się ulatnia za aftertaste'a, w każdym bądź razie no, gdzieś te winogrona tam czuć i poza tym powiem Wam, że właściwie nic, także nie ma jakiegoś szału, jeżeli chodzi o to piwo nie ma też jakiegoś bardzo zawodu aczkolwiek mm, to Italian Grape Ale mm, chyba smakuje mi troszeczkę bardziej niż English IPA Muszę Wam powiedzieć, że teraz trochę kwasowości w kolejnych łykach wychodzi. Także jeżeli chodzi o obydwa piwa, to cóż, szału nie ma, ale myślę, że można powiedzieć, że są ok. Nie ma tutaj jakiś wad, nie ma tutaj jakiegoś wielkiego zawodu z mojej strony. Także myślę, że po prostu ok, akceptowalne. Jeżeli zapytacie, które mi lepiej smakuje, to powiem szczerze, że. E, właśnie to Italian grape ale, e, bo to English IPA jest trochę takie zacierpkie, gdzieś tutaj mam wrażenie, że z tą goryczką e, troszeczkę przeholowali i jednak mm, jest to dość takie męczące piwo, bym powiedział. E, także Italian grape ale wygrywa, jeżeli piliście jakieś piwa z serii Euro, e, z Nepomucena oczywiście komentujcie, jeżeli piliście któreś z tych piw e, także śmiało piszcie. Natomiast ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.